pał walczy wraz z angielskimi towarzyszami broni w powietrzu, na jeźdźcu, broni wyższych od napaści wroga. Do defilady zwycięstwa w Londynie zaplanowanej z imperialnym rozmachem polskie siły zbrojne na zachodzie szykowały się kilka miesięcy. Szczególnie piloci, ci nieliczni, którym Anglia zawdzięczała tak wiele. Jednak na kilka dni przed paradą przyszedł rozkaz. Polacy zostają w koszarach. My, Polacy.